Pewna taka rzecz mi przyszła do serca, kiedy uczyłem się przed naszym Panem Jezusem Chrystusem takiej jednej sprawy i chciałbym z wami się tak krótko podzielić tym, na ile Pan nam pomoże wejrzeć w te sprawy, abyśmy mogli też jako Boży lud zobaczyć tą cenną treść Bożego Słowa. Drugi Koryntian 11 rozdział od pierwszego wersetu będę czytał. Słowo naszego brata, apostoła Pogan. Pawła, apostoła, który nie możemy powiedzieć inaczej, jak to, że on naprawdę kochał Boże Lud. Jemu strasznie na tym zależało, żeby każdy z nas, kiedy będzie czytał te słowa, aby mógł zobaczyć prawdę Bożego Słowa, aby mógł pokochać całym sercem tego Jezusa Chrystusa, a my, którzy już kochamy naszego pana Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli go pokochać jeszcze bardziej, jeszcze więcej. On całe serce w to włożył, żeby. Każdy, kto będzie czytał te słowa, mógł jeszcze więcej i bardziej poznawać to zbawienie, które Bóg nam dał w Jezusie Chrystusie. Aby ta miłość, którą On obdarował nas w Jezusie, była coraz bardziej przez nas rozpoznawalna. I tutaj taka cenna właśnie sprawa jest. I kładzie tutaj taką, wiecie, zobaczyłem taką jedną myśl, taką jedno ostrzeżenie, taką, taki akcent na pewną sprawę. Mówi tak, obyście umieli znieść odrobinę niedorzeczności z mojej strony, w samej też rzeczy znosicie. Zabiegam bowiem o Was z gorliwością bożą, albowiem zaręczyłem Was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Piękna miłość, piękna miłość, apostoła! Zaręczyłem Was z jednym mężem. Macie być powierni do końca dni. Cieszę się, że poznaliście prawdę. Cieszę się, że weszliście na tą drogę, że mogliście przyjąć Pana Jezusa Chrystusa do swojego serca, że mogliście wyruszyć tą drogą. Mała Bogu, cieszę się z tego bardzo, mówi apostoł Paweł. Ale jednak, mówi dalej, obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę. My wiemy, jak to wyglądało. I mówi tak, abyście, y, zwiódł Ewę, takie myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od prostoty oddania się Chrystusowi. Wiecie, y, końcówka te, tego, to jest sedno tego. Zobaczcie, My chcemy w prosty sposób służyć Chrystusowi, oddawać się Jemu każdego dnia. Co może stanąć na przeszkodzie? Czy myśleliśmy może o tym w taki sposób, że to może stanąć na przeszkodzie? Obawiam się jednak, aby myśli Wasze nie zostały skażone. Prosta sprawa. Kiedyś o tym sobie mówiliśmy, ogromna bitwa toczy się w naszym myśleniu. Każdy z nas wie dokładnie, o czym teraz myśli. Każdy z nas wie, o czym myśli każdego dnia, kiedy idziemy tą drogą za Panem Naszym Jezusem Chrystusem. Widzicie, widzicie to bardzo dobrze, jaka wielka bitwa się toczy w myśleniu. Zobaczcie, i o tym bardzo dobrze też wie nasz przeciwnik, nasz wróg, wróg duszy naszej, diabeł. On bardzo o tym dobrze wie. Niewinna sprawa, myślisz sobie o czymś, myślisz, nikt o tym nie wie. I tak sobie myślisz i myślisz i myślisz. I potem widzisz sam, że jakiś czas coraz dalej twoje serce jest od Boga, coraz dalej twoje pragnienia są skierowane w inną stronę nie w kierunku Chrystusa. Dlaczego? Od tego się zaczyna wszystko. Myślenie Twoje nie zostało skierowane w stronę Chrystusa. Musimy zobaczyć ogrom tego doświadczenia. Obawiam się, Paweł mówi, aby Wasze myśli nie zostały skażone. Diabeł bardzo atakuje myślenie chrześcijanina. On chce, żeby nasz umysł był wypaczony, aby nasze myślenie wróciło znowu do starych rzeczy. A pomyśl sobie trochę o tym, o tamtym, zainteresuj się tym, zainteresuj się tamtym. Popragnij sobie trochę tych rzeczy tego świata, popragnij sobie tego. To już takie niewinne przecież. Możesz pragnąć, ale ty nie musisz tego na zewnątrz pokazywać, że ty tego chcesz. Da się tak? Wiesz dobrze, o czym mówię. Nie da się. Za chwilę widać, czy człowiek coraz dalej już jest od Chrystusa. Coraz mniej już mu się chce podążać za tym Jezusem Chrystusem. Coraz mniej mu się chce poznawać Jezusa Chrystusa. Myślenie, po prostu myślenie się zmieniło. Cel tego myślenia. A apostoł Paweł mówi: Ja chcę, żebyście w prostocie służyli Chrystusowi Jezusowi. A żeby tak było, to wasze myślenie, mówi do mnie i do ciebie, apostoł Paweł, musi być ustabilizowane i skierowane w stronę Chrystusa Jezusa każdej sekundy dnia i nocy, codziennie, w każdym czasie. Tak nasze myślenie musi być. Ani na chwilę sobie apostoł Paweł mówi: Ja sobie nie mogę na to pozwolić, ja codziennie umieram, bracia. Mówi apostoł Paweł. Codziennie krzyżuję swoje ciało, codziennie oddaję je na krzyż, codziennie chcę, żeby żył we mnie Chrystus, bo wiem, co ja, Saul Starsu, potrafiłem uczynić. Ale wiem, co może przeze mnie jako w apostole Pawle uczynić Chrystus Jezus. I dlatego apostoł mówi: Ja chcę codziennie umierać, ja chcę codziennie żyć dla Jezusa Chrystusa, codziennie moje myślenie jest nakierowane na Jezusa Chrystusa. I owoc tego myślenia widzicie, czytacie. Obserwowaliście, a Paweł mówi, moje życie. Widzieliście, jak tu żyłem, widzieliście, jak tu żyłem. Skąd to się tak brało? Czy on miał siły sam z sobie do tego? On czerpał siły z Chrystusa, ale on miał codziennie kontakt z tym Chrystusem. Myślał o tym, co jest miłe Bogu każdego dnia. Myśl jego była myślą Chrystusową, o czym będziemy później czytać. Jakie to jest ważne. O czym myślisz? Czego pragniesz? Czego dążysz? Od myślenia się to zaczyna. I potem będzie to, co chwytasz, tak samo. List do Efezjan, czwarty rozdział, siedemnasty werset, i dalej. Znowuż ten sam apostoł mówi tak: To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali jak poganie postępują, w próżności umysłu swego. Wiemy, jak żyliśmy w tym świecie, wiemy, jakie nasze myślenie było. Apostoł Paweł to zsumuje w jednym słowie: próżne myślenie to było. Bez sensu. Bóg zna myśli człowieka, że są marnością, głupotą to są te myśli. Bóg wie, jak człowiek myśli, z ciała jak myśli. To jest bez sensu. Apostoł Paweł też to mówi. To jest próżne myślenie. Mający umysł przyćmiony, było przyćmione myślenie. Diabeł zarzucał nasze myślenia różnymi rzeczami, abyśmy tylko nie byli w stanie pomyśleć o Jezusie Chrystusie. Bo On wie, że kiedy człowiek skoncentruje swoją uwagę na Jezusie Chrystusie, to nie będzie chciał tego puścić więcej. Dlatego to jest tak bardzo ważne. Posłuchaj, mówi, cieszę się, jeszcze raz do tego wrócę, że poznaliście Jezusa Chrystusa, ale wytrwajcie w tym do końca. Wiecie, to jest ogromna zachęta dla mnie i dla ciebie. Wytrwajcie w tym do końca z dni. On wielu miał takich, których porwał na końcu. Przeciwnik, mówię. On nie odpuszcza do ostatniego dnia życia na tej ziemi, kiedy żyjesz, czy ja żyję. On będzie próbował każdego dnia jeszcze wyrwać, jeszcze jest szansa, jeszcze dopóki człowiek żyje, jeszcze mogę go wrócić, jeszcze mogę mu wrzucić myślenia, jakieś pragnienia tego świata i odejdzie. Będę próbował. Wiecie, miejmy większą gorliwość od diabła. Może dziwne słowa, ale miejmy większą gorliwość od niego. Bardziej się starajmy to, żeby... Uczy Cię Jezusa Chrystusa, niż On się stara, żeby nas odbieść od tej drogi. Przeciwnik wie, że czasu ma niewiele. Chodzi wokoło jak lew ryczący. Szuka sposobu, szuka możliwości. Jeżeli fizycznie Cię nie zaatakuje, to zaatakuje Cię najpierw w myśleniu. Później następne rzeczy przyjdą, jak wspomniałem. A więc Bóg wie, jakie to jest myślenie. Apostoł Paweł mówi, to jest próżne, przyćmione myślenie. Zaćmione. Dalecy od życia Bożego, przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, dlaczego on to łączy? Pamiętacie to słowo, aby jak mają wyglądać myśli serca naszego? Czy serce myśli? Widzi? Otóż tak, otóż tak. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością, ale wy nie tak nauczyliście się Jezusa Chrystusa. Wiecie, jak dobrze jest o tym codziennie pamiętać? Jak myśmy się nauczyli Jezusa Chrystusa? Apostoł Paweł mówi: I tak się uczcie jego każdego dnia. Przypomnijcie sobie dni i idźcie dalej za Jezusem Chrystusem. Jeżeli komuś diabeł już zaczyna mieszać w głowie. Idźcie dalej za Jezusem Chrystusem. Przypomnijcie się, jak było, jak naprawdę człowiek poznał Jezusa Chrystusa, jak wszedł na tę drogę, jak się cieszył tym Jezusem Chrystusem i aby to nigdy nie zgasło w jego sercu. Jeśliście tylko usłyszeli o Nim i w Nim pouczenie zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze rządze i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. W tym świętym nowym człowieku chodźcie każdego dnia, apostoł Paweł mówi. To jest inne myślenie, inne patrzenie, inne dążenie, inny cel, Inna radość, już nie jest to radość tego świata, ale jest to radość poznawania tego Zbawiciela, którego pokochała Twoja dusza. To jest zupełnie coś innego. Ty, który tego poznałeś, to wiesz. O co tu chodzi? Chwała Bogu za Jezusa. Naprawdę to jest cenna rzecz. Pierwszy rozdział Listu do Rzymian, jeszcze od 18 wersetu. Zobaczcie, też tutaj jest taka cenna rzecz, też. albowiem gniew Boży z nieba. Objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekoista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem. Takiż nic nie mają na swoją obronę. Teraz zobaczcie to. Dlatego, że poznawszy Boga. Nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Widzicie, do czego diabeł dąży? Żeby nie złożyć hołdu Bogu i nie dziękować Mu całym swoim sercem. Przypomnij, przypomnijcie sobie całkiem niedawno jeszcze dzisiaj podczas chrztu były takie ważne słowa wypowiedziane. Żeby dziękować Bogu, podziękować Bogu. Tak moje serce się na to od razu zwróciło. Podziękować Bogu, jak to jest ważne, żeby każdy z nas codziennie dziękował Bogu, żeby dziękował za to, z czego Bóg nas wyzwolił. Diabeł będzie z tym walczył, abyś stracił dziękczynienie w swoim sercu. Bo on wie, że wtedy twoje myśli odwrócą się od Chrystusa Jezusa i pójdziesz za nim, za diabłem. I znikczemniejesz znik w, w swoim sercu. Nie dziękuj Bogu. Za co masz dziękować? Tyle trosk, tyle zmartwień, tyle kłopotów, choroby, inne rzeczy, to w pracy problemy i to za co masz dziękować Bogu. No człowiek musi wiedzieć, za co dziękuję Bogu każdego dnia, bo inaczej pójdzie za diabłem. I nie uwielbić go jako Boga. O do diabłu chodzi. Żebyś nie uwielbił Boga jako Boga, nie uwielbił Jezusa Chrystusa całym swoim sercem. Za co uwielbiać go? Za co uwielbiać Jezusa? Za co uwielbiać Boga? Musisz to wiedzieć, ja muszę to wiedzieć codziennie. Za co mamy uwielbiać ojca i syna? Codziennie. Tak jak wiedziałeś o tym na początku, tak musisz ja i ty, każdy z nas, codziennie o tym pamiętać. Za co mamy uwielbiać ojca i syna? To jest bardzo niebezpieczna sprawa. O tym mówi to apostoł Paweł. I człowiek taki pogrąża się w ciemności, kiedy przestaje to robić. A diabeł zaciera ręce. Prosta robota. Wystarczyło tylko Powiedzieć mu o tym, żeby przestał uwielbiać Boga. I przestał mu dziękować. I jego myśli już się odwracają. Widzicie, jak diabeł atakuje na myśli, jaką on ma broń, ile on ma możliwości, ile sposobów, jak bardzo y, skutecznie chce nimi uderzać. I niestety w wielu przypadkach mu się to udało. Czytasz Judy, inni chodzą wśród nich, żyją tak, jakby się nic nie, nie było złego w ich życiu, a podczas gdy są już dwukrotnie umarli ci ludzie. Odwrócili swoje serce od Chrystusa. Poszli za diabłem, a żyją niby wśród kościoła jeszcze. Bo ich myśli zostały przekierowane. Ich myślenie odwróciło się od Chrystusa. Filipian, trzeci rozdział, jeszcze do osiemnastego wersetu. No właśnie, tutaj o tym czytamy. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem. A teraz także z płaczem. mówię, zobaczcie, jak apostoł Paweł wcześniej mówił o tych ludziach. Możemy z tego jasno wnioskować, jak on mówił z radością o tych ludziach. I zobaczcie, chlubiłem się nimi. Zobaczcie, jak żyją, jak postępują, jak oni kochają Jezusa Chrystusa. A teraz też o nich mówię. Ale z płaczem o nich mówię. Dlaczego? Postępują jak wrogowie Krzyża Chrystusowego. Dlaczego oni postępują jak wrogowie? Co się stało w ich życiu? Ich myślenie zostało przekierowane. Końcem ich jest zatracenie. Uświadamia to im, jaki jest ich koniec. Bogiem ich jest brzuch, myślą, a chwałą to, co jest ich hańbą, bo myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Po prostu ich pragnienia i dążenia to jest i to, tu, na tej ziemi, nie tam, w wieczności. Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą tak naprawdę. Bo myślą o rzeczach ziemskich. Nasza ojczyzna jest w niebie. Skąd też zbawiciela oczekujemy? Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego. Tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. My wiemy, gdzie idziemy. My wiemy, za kim idziemy. My wiemy, czego pragniemy. My wiemy, gdzie jest nasz Chrystus i my tam chcemy dojść każdego dnia. My wiemy, yy, diabeł My wiemy, jakie są zamysły diabła. Słowo Boże nam to wyraźnie mówi. Zamysły diabła są nam dobrze znane. My wiemy o tym. I on tym musimy każdego dnia pamiętać, jakie są zamysły diabła. Dzieciom Bożym są dobrze znane. Dlaczego? Dlatego, że jest Duch Święty, który nas uświadamia o tym, co chce przeciwnik. Ile razy tak miałeś? Mówi, o nie, uważaj, tam diabeł cię chce pociągnąć. I ty wiedziałeś, że to sam z siebie byś tam. Nie był w stanie tej myśli sobie wykrzesać. Wiedziały, że to duch święty Cię prowadzi. Ostrzegał Cię tu, ostrzegał Cię tam. Nie idź tam, nie idź tam, nie idź tam. Nie rób tego, nie rób tego. To duch święty. Dlatego są zamysły diabła dobrze znane, bo prowadzi nas jeden i ten sam duch. I chwała Bogu za to, wiecie, to jest cenna rzecz dla mnie i dla Ciebie. I musimy zawsze Bogu za to dziękować. Zawsze dziękować Bogu za ducha świętego, któremu dał w nas mieszkanie. Drugi Koryntian, jeszcze dziesiąty rozdział. Od trzeciego wersetu cały czas Paweł, ale on naprawdę tyle rzeczy mówił o tym, tak bardzo zajął się tym tematem, że warto by było rozwinąć to i zobaczyć jaka potężna sprawa jest w tym doświadczeniu. Od trzeciego wersetu jest tak napisane, bo chociaż żyjemy w ciele, no nikt z nas nie może powiedzieć, że w ciele nie żyje. Ty i ja żyjemy w ciele. Widać to przecież. Ale co się dalej dzieje? Zobaczcie. Ale nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. To jest nasz oręż. Jaki masz oręż? Zobacz, bracie i siostro. Diabeł nie chce, żebyś o tym myślał. Jaki masz oręż? Słowo Boże i modlitwa. Jaki masz oręż? Diabeł nie chce, żebyś pamiętał o swoim orężu, żebyś zapomniał, co Bóg tobie dał, czym ci obdarował. Aby ci. Diabeł chce pokazać mi Tobie, że jesteś bezbronny wobec Niego. No pewnie, jeżeli sam staniesz w swojej mocy i sile, to diabeł Cię moment ma rozpracowany. Ale kiedy stajesz w mocy Chrystusa Jezusa i używasz skutecznie tego oręża, to diabeł jest pokonany, bo Chrystus Go pokonał. I zobacz, jaki masz oręż. Zobacz, czym walczysz. Skuteczne to jest również przyłbica zbawienia. Tak? Masz myślenie Chrystusa nakierowane. Bóg kieruje Twoje serce w stronę Chrystusa. To jest to piękne myślenie o tym, co w górze. Gdyż, yy, może jeszcze raz, gdyż oręż, na którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły. Nie inaczej, tym orężem unicestwiamy złe zamysły. I co jeszcze? I wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. I zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Tym orężem to czynisz. Zmuszasz wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. I walczysz z wszelką pychą, która się obraca przeciw poznaniu Boga, która chce cię odciągnąć od poznania Boga. Poznajesz Boga każdego dnia w pokorze, w uniżeniu. I twoje myśli są skupione na tym, co w górze. To jest Twoje i moje zadanie na tej ziemi. Niby prosta sprawa, zobaczcie ile razy sami widzicie, jakie trudne doświadczenie. Jak musicie wołać, Boże, kieruj moje myślenie na Ciebie, bo przeciwnik tu czy tam próbuje mnie odciągać, a moje serce jest przy Tobie i ja chcę Ciebie poznawać. Chcę doświadczać Twojej obecności. Yy, Hebrajczyków, jeszcze czwarty rozdział. Dwunasty werset. Przeczytamy sobie tutaj o jednym z tych oręży, o którym wspomniałem, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne ostrzejsze niż wszelki miecz obusieczny przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha stawów i szpiku zdolne osądzić zamiary i to, co wspomniałem na początku myśli serca Prosta sprawa: Słowo Boże skuteczne przede wszystkim żywe. Bo jest to Chrystus, prawda? Żywe słowo Boże, skuteczne, aby osądzić zamiary i myśli serca. Dlatego trzeba się codziennie poddawać Słowu Chrystusowi. Codziennie, aby on mógł wykonywać we mnie i w Tobie swoją pracę. Rzymian ósmy rozdział, już końcówka będzie. Zobaczmy jeszcze tutaj ten finisz tego doświadczenia. Słowo jest bardziej szersze, ale yy, znać się, nie będę rozciągał go jeszcze bardziej. Piąty werset mówi tak. Bo ci, którzy żyją według ciała, Rzymian 8:5, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Według ciała myślisz o tym, co cielesne. Prosta rzecz. Właściwie tutaj do tego potwierdziliśmy o tym, co mówiliśmy sobie do tej pory. O tym, co cielesne myślisz wtedy, kiedy żyjesz według ciała. A więc co? Umierać, tylko umierać, prawda? Kiedyś pamiętam, jak Brat powiedział takie słowa. Jakie jest rozwiązanie Twoich problemów? Umrzyj, koniec problemów. Człowiek martwy nie ma problemów. Koniec problemów tylko jest wtedy, kiedy umarłeś. W Chrystusie Jezusie, o czym dzisiaj mogliśmy też zaświadczyć. Chwała Bogu za to również. Yy, Filipian, czwarty rozdział jeszcze. jeszcze tutaj inne miejsce z Filipian, zobaczymy. Od szóstego wersetu do ósmego. No właśnie, jak sobie z tym tutaj radzisz? Jak ja sobie radzę? Nie troszcie się o nic. Ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem powieście prośby Wasze Bogu. To jest też doświadczenie, w którym bierzemy udział. Każdy z nas, dopóki żyjemy w tym ciele. Pan Jezus nie powiedział, że nie będzie troski, zmartwień, ale co mamy uczynić? Wszelką swoją troskę złóżcie na niego, na Jezusa Chrystusa, gdyż on ma o Was staranie. Troski będą, zmartwienia będą. Ale szybciutko z nimi, prawda? To jest dla mnie również doświadczenie. Ja to też mówię ku sobie. Boże, pomóż mi każdego dnia wszelką swoją troskę zaraz składać na Ciebie. Każdy z nas przeżywa różne doświadczenia, ale szybko składać na Pana. A więc nie troszcie się o nic. Ale metoda jest taka: w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powieście Wasze troski Bogu. Prośby, troski również. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc Waszych. I myśli Waszych, Chrystusie, Jezusie. Tego trzeba doświadczyć, to trzeba przeżyć, żeby wiedzieć o co tutaj chodzi, prawda? Kiedy składasz to na Chrystusa, Jezusa, to nadal widzisz to. Ja też tego nieraz doznawałem. Mój Boże, powinienem naturalnie się już martwić o daną rzecz, a w danej chwili nie mogę. Boże, przecież to jest dziwne doświadczenie, przecież powinienem się martwić. Przecież jestem w doświadczeniu, nie wyrwałeś mnie z niego, nadal w nim jestem, a nie martwię się. Mogę Tobie ufać. Skąd to się bierze? A właśnie wtedy, kiedy składasz to na Chrystusa Jezusa, to chociaż jesteś jeszcze w doświadczeniu, to jednak wiesz, że Bóg cię z niego wyprowadzi. Nie wiesz jak, ale wiesz, że na pewno, bo on to obiecał. A więc pokój, który przewyższa Boży pokój, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł waszych serc i waszych myśli w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste. Co miłe, co chwalebne, co jest są to mi godne pochwały. Mi się tutaj cały czas, kiedy to czytam, to mi się maluje obraz Jezusa Chrystusa. On jest taki tylko. A więc, bracia, myślcie o tym, co w górze, o tym, co jest tam, o tym, o tym kimś tam, o Jezusie Chrystusie codziennie. To jest rozwiązanie moich Twoich problemów. Myśleć o tym Jezusie Chrystusie codziennie. Boże, możemy powiedzieć, pomóż mi każdego dnia tak myśleć. O Twoim Synu każdego dnia, codziennie, a będę wolny od troski problemu. Yy. kolosan 3-2 jeszcze, 3-2 miejsca przeczytam. No właśnie, o tym, co w górze myśli i o tym, co na ziemi. Na zakończenie 1 Koryntian, 2 rozdział: 16 <coughs> werset: Bo któż poznał myśl Pana? No, poznać Pana myśl. To przecież jest najwyższy zaszczyt człowieka. Bóg mówi: Moje myśli to nie myśli Wasze, a drogi moje to nie drogi Wasze. Lecz jak, jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak moje myśli są wyższe niż myśli Wasze i drogi moje niż drogi Wasze. Poznać myśl Pana, o tym myśleć, co myśli Bóg, chciałbyś tego? Już tego doświadczasz przecież, prawda? Jakie to jest cenne, jakie ważne, jakie radosne i szczęśliwe. Skąd byś miał te piękne myśli? Jak nie to, kiedy Bóg kieruje Twoje serce w stronę Chrystusa, Jezusa? O tym myśleć, co Bóg myśli. Nie o tym, co myśli ten, czy tamten, czy ta, czy tamta, ale myśleć o tym, co mówi, co myśli Bóg. To jest ta piękna sprawa. O tym, co Bóg myśli, możesz myśleć. Do niczego większego byśmy nie mogli dojść. Jak myśleć, jak mieć myśl Bożą, myśleć o tym, co Bóg myśli. Któż może Go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. Dlatego, że jesteśmy w Jezusie Chrystusie, możemy myśleć o tym, co Bóg myśli. I chwała Bogu za to. Niech Bóg mnie i Ciebie pociąga do tego każdego dnia. Pamiętajmy, bądźmy ostrożni w myśleniu. Skupiajmy swoją uwagę zawsze na Chrystusie Jezusie. Zawsze myślmy o tym, co w górze, a Bóg będzie nas prowadzał jeszcze dalej, dalej, poznawanie tego, kim On sam jest, i nasze serce coraz bardziej będzie się cieszyło Jezusem Chrystusem, naszym Panem i Zbawicielem. Chwała Bogu za Jezusa. Niech Bóg pomoże Wam, kochani, każdemu z nas, naśladować tego Jezusa całym sercem, całą myślą, całą duszą. Tak kochajmy Boga, tak jak było powiedziane też w tym Prawie Bożym, prawda? Tak kochajmy Boga, tak kochajmy Jezusa Chrystusa, co Dziennie, do ostatniego dnia, do ostatniego tchnienia naszego na tej ziemi, a Bóg będzie uwielbiony przez całe nasze życie. Amen.